Musimy maczetę brać ze sobą? Nie, ale lepiej zabierzemy. Tych krzaków kawowych tutaj jest teraz jakieś... No chyba będzie z 15 tysięcy. W dzisiejszym odcinku poznacie Andrzeja, Polaka, który w 1980 roku wyjechał na roczny kontrakt do Meksyku. Dziś, czyli 41 lat później, jest wykładowcą na uniwersytecie w Jalapie, ma żonę i dwójkę dzieci, gra w zespole jazzowym, a na dodatek posiada plantację rzemieślniczej kawy. Relacja z naszego spotkania podzielona będzie na dwie części. Dziś oprowadzi nas po swoim ranczo i okolicy, a za kilka dni na kanale zobaczycie rozmowę, w której Andrzej podzieli się z nami swoją historią. Dzień dobry, moi drodzy. Po raz pierwszy w życiu zaczynam vloga jako 100-tysięcznik. Na kanale przedwczoraj stuknęło 100 tysięcy subskrypcji. I szczerze mówiąc myślałem, że nie zrobi to na mnie jakoś wielkiego wrażenia, ponieważ nigdy nie goniłem jakoś tych wszystkich cyferek. Myślałem, że przejdę obok tego obojętnie, ale jak jednak zobaczyłem tą seteczkę z przodu, to przez cały dzień w sumie zamiast pracować, to siedziałem, odświeżałem stronę, aplikację i patrzyłem się na ilość subskrypcji na kanale. Naprawdę bardzo Wam wszystkim serdecznie za to dziękuję. I w związku z tym, jeżeli oglądacie ten film w niedzielę 13 czerwca, to chciałbym Was zaprosić wieczorem na live'a, który odbędzie się tutaj na kanale Vlog Cash'a. Porozmawiamy sobie wszyscy na czacie na żywo. Z reguły takie czaty odbywają się stosunkowo regularnie, kilka razy w miesiącu na grupie dla patronów, ale teraz pomyślałem, że skoro już mamy stówę, to zróbmy coś takiego na żywo w większym gronie. Swoją drogą chciałem również podziękować patronom, ponieważ nie tylko stuknęło 100 tysięcy subskrypcji na kanale, ale również stuknęło 100% celu na Patronite, więc mamy takie podwójne urodziny. Sprawdźcie informacje na Instagramie i na Facebooku odnośnie tego live'a, o której dokładnie on będzie godzinie. Postaram się, żeby było 20, ale nie obiecuję. Witam się z Wami dzisiaj z miejscowości Jalapa. To tak odnośnie miejscowości, które nie wiadomo jak się wymawia, jak się patrzy na jej nazwę. To jest mój hostel. Jest naprawdę bardzo fajny, niestety pusty, ale jest też mega tani. Zobaczcie, tak wygląda mój pokój. Jest prywatna łazienka, są dwa łóżka, są szafeczki i całość kosztuje jedynie 150 pesos, czyli niecałe 30 zł za dobę. No, musicie przyznać, że naprawdę bardzo klimatyczny jest ten hostelik. 100 lat ma ten budynek, podobno, z tego co mi pani mówiła. Jest naprawdę bardzo fajnie wyremontowany. Tutaj jest nawet taki pokój z telewizorem. Też bardzo fajnie jest wszystko zrobione. Nawet kominek jest. Nie wiem, czy działający, czy nie, ale można sobie pograć w szachy. Super, naprawdę fajnie tu. Niby człowiek nie wierzy w przesądy, a przyszedłem na drugą stronę ulicy, byleby nie przechodzić pod tą drabiną. Wczoraj w nocy, tutaj pod Oxa, gdzie teraz stoi ta dziewczyna tym żółtym rowerem, jadłem przepyszne hamburgery za 8 zł. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten widział. Kto mnie nie śledzi, ten nie widział. Ale buenos días. Naprawdę fajny klimacik tutaj jest. I cenowo też naprawdę bardzo przyzwoicie, bo wygląda to na taką fajną restauracyjkę. Wziąłem huevos a la mexicana za 60 pesos, czyli tyle ile zobaczycie na ekranie. I do tego dostaję jeszcze kawę bez limitu i sok. Wiem, że jestem trochę monotonny z tymi huevos a la mexicana, ale co zrobię, skoro mi smakują. I jeszcze tak odnośnie tych 100 tysięcy na YouTubie, bo nie chcę Wam cały odcinek o tym wspominać, się tym chełpić, to chciałem Wam powiedzieć, że pytaliście się bardzo często o to, jakiego specjala zamierzam zrobić z okazji tych 100 koła. No i powiedziałbym może, że nawet nie tyle z okazji 100 koła, bo nie zależało mi nigdy jakoś bardzo na tych cyferkach, tak jak już Wam powiedziałem, ale z okazji całej tej otoczki, czyli tego, że jest znowu czerwiec, że mija kolejny rok mojej podróży, że już 6 lat razem podróżujemy na tym kanale, to jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie miniseria z USA. I jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie to miniseria z USA, z zachodniego wybrzeża, dokładnie stamtąd, skąd zaczynałem nagrywać swoje filmy. I będzie to być może seria nagrana z podróży kamperem. Jeszcze nie jestem pewny, więc tak trochę nie chcę zapeszać, ale no, muszę Wam o tym powiedzieć, bo o niczym innym nie myślę w sumie od miesiąca mniej więcej, odkąd wpadł mi ten pomysł. Więc jak
dobrze pójdzie, to za jakieś 4, może 5 tygodni będziemy sobie śmigali kamperem po USA. Opublikowałem 2 godziny temu vloga z Tasco i właśnie czytam komentarze, że jak mogłem pokazać wam śniadanie, zjeść je i nie poinformować was, czy mi smakowało, więc informuję, że zjadłem teraz te huevos a la mexicana i mi smakowało. Cześć, siemo, Jezu! Tyle lat się nie widzieliśmy, co? Szalona! No nie! Koniec, dobra, już, jak ja mam cię uspokoić, jak ja nie znam hiszpańskiego? Jeszcze zanim przejdziemy do kawy, to tylko wam powiem, bo Andrzej to się pewnie nie będzie chciał chwalić, ale te meble też sam zrobił, ten mebel też tam zrobił, a w ogóle miejsce, w którym jesteśmy, też zostało zaprojektowane przez ciebie. Powiedz mi tak, może będzie łatwiej. Czym ty się w życiu nie zajmujesz? Powiedz mi chociaż, że nie tańczysz. No nie, nie. Trochę jeszcze pamiętam z Polski, jak się tańczyło walc, tango. Tutaj starali się mnie nauczyć tańczyć salsę, ale jakoś już mi nie szło, widocznie już troszkę się zesztywniałem, już nie byłem. Czyli przynajmniej udało nam się znaleźć jedną rzecz, której ty w życiu jeszcze no, robić nie potrafisz. No chyba tak, zgadza się. Musimy maczetę brać ze sobą? Nie, ale lepiej zabierzemy. Tym głowę można obciąć. Tutaj sobie kury chodzą, jedzą sobie, wiesz, te, no, różne chwasty, szukają sobie owadów, a my za to mamy jajka. Ja właśnie słyszałem, nie wiem czy tutaj to jest też ten przypadek, ale wiem, że na przykład w Kambodży bardzo często ludzie hodują kury po to, żeby zjadały różne jakieś tam skorpioniki, nie skorpioniki. Oczywiście. Bo mam właśnie kolegę, który zupełnie przypadkiem, też podróżnik, który ma kanał na YouTubie, tak mu się życie ułożyło, że w tym momencie jest tutaj superwajzorem na plantacji awokado w Kambodży. Aha. I właśnie sobie żyje w chatce drewnianej takiej i właśnie mówił, że sobie ściągnął dzikie kury, żeby mu się tam, wiesz, zajmowały różnymi niebezpiecznymi robakami. Wypuszczasz kury, one się żywią, wiesz, robakami, wiesz, wcale nie musisz im dawać w ogóle, wiesz, żadnego jakiegoś tam, wiesz, od czasu do czasu może im rzucić jakieś ziarno i nawet jak zauważysz, że ten teren jest troszkę tutaj czyściejszy, ponieważ tutaj, wiesz, deszcze padają, kawa potrzebuje dużo deszczu i wilgoci i po prostu ta zielona, wiesz, te chwasty zielone bardzo szybko rosną i tam, gdzie są kury, tych chwastów jest mniej. No i super. W związku z czym kury za mnie robią pracę i jeszcze mi dają jajka. Idealnie. Teraz to jest bardzo nowoczesne, bo teraz wszyscy chcą być ekologiczni, w związku z czym ja już to zrobiłem dosyć dawno, wcale nie czekałem na tego. I tutaj pozdrowienia serdeczne do Michała Patera, który naprawdę teraz siedzi w Kambodży i hoduje kury. O proszę, tutaj masz już kawę zieloną. Bo teraz jesteśmy, właśnie jak wygląda sezon kawowy, no bo jesteśmy teraz, co jest, czerwiec, tak? Jest czerwiec. Kawa nie dojrzewa tak wszystko razem, tylko są główne trzy kwitnięcia. Chyba pierwsze jest kwiecień, maj i czerwiec, normalnie. Jedno to środkowe jest zawsze największe. W związku z czym, jak tutaj popatrzysz na gałązkę kawy, to ona na przykład ta jest tej wielkości, mniej więcej ona będzie dojrzewała pierwsza gdzieś w połowie listopada. Mhm. W połowie listopada już będzie dojrzewała, a ta, zobacz, tutaj są takie dopiero zalążki. O, tutaj te malutkie. Naprawdę, malutkie, no. Takie zalążki. Ona będzie gdzieś w styczniu. Kawa jak dojrzewa, to jest koloru jasno-czerwonego, niektóre jak jest bardziej dojrzała, to ciemno-czerwonego. Wygląda dokładnie jak czereśnia. Jest troszeczkę mniejsza niż czereśnia, ale tak wygląda. Bananów również nie brakuje mi, proszę bardzo. O. A dopiero teraz zauważyłem, jak ten ogon wygląda bananów, wiesz? Jakoś wcześniej chyba mi się nigdy nie rzucił w oczy. To jest kwiat. Że to właśnie wygląda, ten kwiat, jak taki, jakby, wiesz, jakiś alien, alien versus predator po prostu, to nie? Mamy cypryny. Pomarańcze w sezonie, bo teraz nie ma sezonu. Wiesz, sezon na pomarańcze zaczyna się mniej więcej pod koniec września. Wiesz, a mamy mnóstwo pomarańczy tutaj. Nawet robię likier pomarańczowy. Czyli pomarańcze, cytryny, banany. Kury bo jajka. Kamienie bo budowa. Czego ci tu brakuje do życia? Kamienie do budowa. Czego mi brakuje do życia? Nie chciałbym zgrzeszyć, żeby jeszcze czegoś chcieć, ale chyba niczego.
No i tych krzaków kawowych tutaj jest teraz jakieś, no chyba będzie z 15 tysięcy. No bananów mało, to ty tutaj nie masz. No bananów to cholera, wiesz co, czasem nie znam dość. Ale już się tak przyzwyczaiłem, że rano 2-3 banany codziennie. Codziennie się je banany, wiesz, i tego to jest taki owoc, wiesz, uniwersalny, wiesz. O, widzisz, po to biorę maczetę, bo ja to tak czasem to po prostu podepnę, wiesz, tu, tak sobie chodzę po tym, wiesz. Przyznam ci się, że mam trochę szczęście, bo właściwie ja tak fizycznie na tym to nie pracuję, wiesz. To znaczy, wiesz, pomagam jak tylko mogę, jak tu jestem, zresztą nawet lubię, bo jak tu wejdziesz, to jest po prostu powietrze. Tak. Zupełnie jest zupełnie inaczej. Co inaczej, wiesz, niż gdzieś w mieście. To jest zupełnie co innego. Ale normalnie to zatrudniam pracowników. Mam jednego pracownika stałego, taki, który jest tak zwany encargado, czyli comisionado. Mm-hmm. czyli ten, który ma pilnuje tego wszystkiego. A jak po prostu trzeba wykonać jakąś pracę, czyli na przykład czyszczenie, czy jest sadzenie tysiąc drzewek, to się angażuje się ludzi i tam, wiesz, 2-3-4 tygodnie, wiesz, i oni to po prostu robią, a ja doglądam, wiesz. No jakby nie patrzeć, jesteś przedsiębiorcą i to jest super, bo zatrudniasz tutaj lokalnych ludzi też. No to oczywiście, jest, że tak. Fajna taka, wiesz, pomoc tej społeczności. No oczywiście. No, przecież tak mówię, chciałem powiedzieć, że przedsiębiorcą zagranicznym, ale w sumie bardziej jesteś Meksykaninem niż Polakiem, już mam wrażenie. Wiesz, cholera, trudno mi powiedzieć. Nie da się mieszkać w dwóch krajach, a zwłaszcza tak oddalonych. Ale jak przyjeżdżam do Polski, a latałem do Polski co roku, oprócz zeszłego roku, no bo przez tą epidemię, która zepsuła wszystko, więc latałem chyba przez ostatnie 15 lat co roku. W momencie, kiedy wjeżdżam do Polski, tak jakbym w ogóle nie wyjeżdżał, tak się czuję w Polsce, wiesz. Oczywiście są inne problemy, inne, no problemy to chyba nie, problemów nie ma, ale po prostu inna okolica, inne otoczenie, inne takie tego, ale ponieważ po polsku zupełnie dobrze mówię i najbardziej to mnie dziwią ludzie, że po roku czasu już zaczynają mówić akcentem angielskim. Tak, to się zdarza dosyć często. No więc właśnie, to jest, wiesz, poza, wiesz, oczywiście, bo ja znam z własnego doświadczenia, że języka ojczystego się nie zapomina, wiesz, i tego trzeba się naprawdę dużo wysilać, żeby zapomnieć język ojczysty. Także widzisz, no, tutaj się czuję po prostu też u siebie, wiesz, a tam się też czuję u siebie. Zresztą mam dom. I jak jadę, nawet sadziłem winogrona, mam jabłka, gruszki. Szkoda, że nie mogłem pojechać, ale na pewno się zjawię, jak tylko się skończy. No myślę, że teraz w tym roku, może w przyszłym roku już będzie, mogę, wiesz. Mogę użyć słów niecenzuralnych? Możesz, oczywiście, że tak. No więc jak się skończy cały ten chiński syf, którym zarazili cały świat, to na pewno się zjawię. A tutaj możemy wyjść na taką drogę. Tylko będziemy musieli przejść przez ogrodzenie. Czy możesz to zrobić? Ja dam radę, myślę, no, że spokojnie. To jest drut kolczasty. Najwyżej jak sobie rozpruję spodnie, to będziemy mieli na YouTubie, jak się rozpruwam sobie spodnie. Zrobię ujęcie, jak ty przechodzisz przez ten płot. Myślę, że dam radę. No więc tutaj, z tego co widzicie, to po prostu byli złodzieje na fince. Przełażą przez płot. I to w dresie jeszcze, Adidasa. Dziękuję. Będąc w Puebli, byłem w takiej knajpie z tortami. Taka bardzo stara knajpeczka z kanapeczkami, dokładnie tak. No i bardzo się zdziwiłem, ponieważ taki już, no myślę, że facet koło 70, powiedziałbym. Meksykanin był tam, nie wiem, czy to był właściciel, akurat był tam obecny czy coś, ale on mnie obsługiwał. No i spytał się oczywiście, skąd jestem. Na moją odpowiedź, że jestem Polakiem, zaczął do mnie mówić płynnie po czesku. Meksykanin. No i pytał się, jakie mam dalsze plany. Opowiedziałem mu takim, wiesz, mieszanym hiszpańskim, polskim i angielskim,
że wybieram się właśnie tutaj do Halapy. Zdziwiłem się, bo naprawdę od razu właśnie skojarzę, że tutaj Polacy mają dużo wspólnego z warstwą muzyczną w tej okolicy, w Veracruz, więc... W okolicy tak, dlatego że kiedyś to nawet mówili na tą orkiestrę symfoniczną, że to jest polska orkiestra. Bo było tu chyba 20 Polaków. To byli ludzie, którzy przyjechali jeszcze przede mną. W latach 75-76 kochanego kolegę skrzypka miałem, który zmarł tutaj i zawsze jak jest dzień zmarłych, to biorę buteleczkę, idę na grób i razem sobie tam popijamy. Czyli po meksykańsku. Po meksykańsku sobie, wiesz, ja mu nalewam też na grób i ja sobie też tam z tego porozmawiamy sobie chwilę, no i tak, wiesz, tak. Tak to jest, no czyli jest po prostu normalne życie. Wyobraź sobie, że tu zimą jest zimno. Jak bardzo? Do zera może być. Naprawdę? I kawa wytrzymuje bez problemu takie warunki? No nie, już jak jest jako zera, to już jest trochę kiepsko, ale nie może spać poniżej zera. Poniżej zera jak spadnie, to już się normalnie wiesz tego, bo to wszystko zielone, a to co zielone to ma wodę, nie? Mm-hmm. W związku z czym woda się tego... Teraz robiliśmy sobie właśnie taką małą sesyjkę zdjęciową na miniaturkę. I bo po pierwsze to z maczetą, Polak żyjący w Meksyku z maczetą. To jest właśnie jedna sprawa, ale właśnie zobacz co tutaj mamy na dłoni u Andrzeja. Pięknie. No i prawdziwy Polako-Mexicano. No powiem ci, że profesjonalnie wyglądasz z tą maczetą. Czyli generalnie jest tak, mamy krzaki kawowe, ta kawa jest zbierana z tych krzaków. Po tym jak ona jest zebrana, jest płukana? Nie. Jak jest zebrana, to tu jest taka mała maszynka, to jest taki młynek do obierania ze skórki. Tutaj się sypie kawę, tutaj się wsypie, silnik pracuje, wiesz, w tą stronę i to koło się kręci i to ustawia się na taką szczelinkę, żeby ona nie niszczyła ziarna, tylko pozbywała się skórki. Tutaj wychodzi kawa już obrana ze skórki, a skórka leci tu do tyłu. I obieramy kawę ze skórki, tej obieramy wstępnej. Kawę ze skórki, ona jest wtedy w takiej otoczce, maślanej otoczce, którą właśnie trzeba przefermentować. Fermentacja 23-24 może być nawet jak jest zimno do 48 godzin. Okej. Okay. I później jak już jest sfermentowana, następuje proces... Jak jest sfermentowana, to się ją płucze. Musi być dwa, trzy płukania co najmniej, żeby jeszcze te resztki tego cukru zmyć i się daje do suszarki, albo jak jest piękna pogoda, tak jak dzisiaj, co bardzo często się zdarza zimą, że są, bo zimą przeważnie tutaj nie padają deszcze, mm-hmm. tylko tak czasem są mrzawki, wiesz, więc się ją suszy na takich sitach na słońcu i wtedy jest dużo lepsza. Tą suszarkę używamy tylko wtedy, jak jest zła pogoda i nie ma słońca. A kawa nie może czekać, bo się może zepsuć, w związku z czym trzeba ją podsuszyć, wiesz? Tu się zapala gaz i po prostu tym powietrzem, ciepłym powietrzem wdmuchuje do powietrza. To się po prostu kręci. To funkcjonuje jak zwykła suszarka z pralni, tylko troszeczkę w inny sposób. Po suszeniu, a to musielibyśmy przejść do następnej części. No to chodźmy. No, ale jeszcze wcześniej ci pokażę następną maszynę. Czyli przeskakujemy jeden... Przeskakujemy jeden etap. Dobra. Przeskakujemy etap tak zwany morteadora. To jest maszyna, która selekcjonuje kawę. Sypiesz kawę tutaj do tej... Lejka. Do tego lejka, wiesz. I ustawiasz też tak, żeby ona małym takim strumyczkiem wchodziła do środka. W środku jest taki ślimak podający tą kawę. Tutaj wychodzą te odrzuty połamane, tutaj wychodzi normalne. Tymi okrągłymi wychodzi caracolillo. Caracolillo to jest bardzo ciekawe, bo to nie są połówki, jak normalnie się mówi, dwie połówki kawy, nie? Ziarnko kawy składa się z takich dwóch połówek. Więc caracolillo to jest, jak one są razem połączone i jest taki okrągły. Co ciekawe, to jest najlepsza kawa. Najbardziej smak ma dużo silniejszy aromat i dużo bardziej intensywny smak. A to jest tak zwany już gourmet, czyli taka, wiesz, specjalnie selekcjonowana, wiesz, duże ziarno. Groźnie wyglądam z tą maczetą, czy nie? No powiem ci, że groźnie wygląda człowiek z taką maczetą, co? Wiesz, tutaj to jest tutaj, narzędzie pracy, ale takie pierwsze... Taki rolnik meksykański wkurzony, to
kiepska sprawa, nawet nie wiesz, jak oni tym operują. Uf. No ja się mogę jedynie domyślać, jak całe oni życie. Oni tym operują tak jak pan Wołodyjowski szablon. Robią takie różne zawijasy, więc takie, no. Wiesz, dokładnie, tylko taki pieniek kawowy jak tego, to tylko ciach, ciach i już. No to jesteś taki troszeczkę pan Wołodyjowski, tylko że z maczetą. No. Meksykańska wersja. No. Wiem, że lubicie kwiatki, więc tutaj macie kwiatki. Ty z tego zrobisz ile odcinków? Wiesz co, chciałbym się sprawę zmieścić w jednym, tylko jak ja to potnę. Będzie ciężko. Może zrobimy, że jest to część pierwszą i część drugą. Za dużo tego nagrałeś. Damy radę jakoś. Ola. O, proszę. To jest kawa palona w naszym piecyku. Mamy takich klientów, co lubią taką ciemno paloną kawę. No. Café Don Andrés, tak? Aha. Tak się właśnie nazywa palarnia Andrzeja. To jest kawa tak zwane pergamino. Po wysuszeniu, dobrym wysuszeniu, ona ma jeszcze taką łuskę, wiesz, którą w tej maszynie, która się nazywa Morteadora, ona tą łuskę po prostu obłupuje. To masz pergamino. Wygląda jak orzeszki ziemne. Aha, a tutaj masz już, jak jest obrana przez tą maszynę, gdzie taka zielona. Tylko że w ręku to tej błonki jeszcze nie zdejmiesz. Natomiast ta maszyna, ponieważ to pracuje na wysokich obrotach, to ona ją po prostu, wiesz, robi tak, wiesz. I to już jest kawa do palenia. Czyli to jest ostatni etap. Tak właśnie wyglądają ziarna kawy przed paleniem. Przed paleniem. Taką kawę się wysyła, to jest kawa w formie, jaką się eksportuje. Nie w tej formie, tylko w tej formie. Mhm. Wiesz, jak idzie na eksport, to są worki kawy, wiesz, takie podobne do tych, które tutaj są. I po prostu ona wtedy się ładuje, wiesz, razem w workach idzie w kontenery i wysyłasz gdzieś tam do Hamburga czy do Londynu. I oni sobie ją tam palą. I tam są palarnie. Ale ty też palisz kawę. Ale ja również palę, oczywiście. To jest ten taki lejek, tutaj się sypie kawę, później się otwiera, tu ona zlatuje do pieca, zlatuje do bębna, wiesz. Pod bębnem są palniki. Powietrzem regulujesz temperaturę, wiesz, temperaturę palenia, żeby nie wzrosła za dużo, wiesz, albo też, żeby nie była za niska, więc tutaj są takie walwule, gdzie to sobie regulujesz, wiesz, tak. Ile tego wszystkiego. I oczywiście później powietrze również jest do oziębiania, wiesz, jak już później kawę spaloną otwierasz ona to się tutaj, wysypuje, ona się tak? Wysypuje i to zaczyna się kręcić i ruszać, żeby się ona ochłodziła po prostu tutaj w tym. Możesz zrobić palenie jasne, średnie albo ciemne. To zależy stopień, wiesz, po prostu zależy od klienta, jaki sobie klient. No na przykład taka jasno palona kawka. Jasno palona kawka to jest około pół godziny. Regulujesz temperaturę, żeby ani nie za wolno, ani nie za szybko. Czyli pół godziny jasno palona, a mocno palona ciemno? A mocno palona, no to jakieś 45. Można to zrobić dużo szybciej, ale wtedy ona nie dojrzewa dobrze. To jest cały ten tego. Jak jest za szybko, nie jest dobrze. Myślę, że nie bez przyczyny kawa, którą robisz, jest nazwana kawą co się stało z moim polskim? Rzemieślniczą. Czekaj, bo ja to muszę zrobić. Kawa rzemieślnicza. Tak, czyli nie bez przyczyny twoja kawa jest nazywana kawą rzemieślniczą, że to tobie się nigdzie nie spieszy. No. Nie, mnie się nie spieszy, dlatego że po prostu chcę, żeby ona była dobrze upalana, żeby był, wiesz, gatunek, wiesz, tego, żeby cały ten aromat, wiesz, uwolniła, wiesz, i wszystko to, co powinno być. Czyli tym samym zakończyliśmy właśnie proces tworzenia kawy. No. Od A do Z. A później podstawiamy tutaj taką rynnę z blachy nierdzewnej pod to. Podjeżdża na kółeczkach i otwieramy i kawa to wypycha tą kawę do tego. Czekamy jeszcze wszystko jak ostygnie, wiesz, i dajemy, wiesz, do... Do wora. Nie, do wora nie dajemy, bo tego lepiej jest w tym. Tam nie jest kawa upalona w worach. Nie, oczywiście. Kawy upalonej nigdy się nie wysyła na eksport, chyba że w małych ilościach już w torebkach. Wiesz, hermetycznie zamkniętych. Hermetycznie, wiesz, zapakowanych. A tutaj robię sobie kawanie. Taką, wiesz, dacie. Aha.
Jak przyjedziesz drugi raz, to już będzie w formie. Domek gościnny. Domek gościnny. Super, już widzę tam na górze hamaki, tylko trzeba rozwiesić i już będzie idealnie. No właśnie. No. Przepraszam cię bardzo, bo jeszcze te dźwięki nagrać. A to są kolibry. No, ich tutaj mnóstwo mieszka po tych krzakach. Nie widzę, ale słyszę. No. Co to jest za kwiat? To się nazywa Corona de Cristo, czyli... No właśnie wygląda jak ciernie, no. Tak, ta, korona chrystusowa. Mhm. Ale wygląda, powiem ci, że trochę przerażająco. No, że to, bo to właśnie niby z tego była zrobiona ta, ta korona dla Chrystusa, którą założyli. No nie wygląda jak najprzyjemniejsza rzecz do noszenia na głowie. No, chyba nie. A w ogóle zrobiłem sobie piwniczkę. O. To już są przygotowane, bo tutaj będzie... Czy ty planujesz zająć się winiarstwem? Ja cały czas się zajmuję winiarstwem. Ja nie planuję się, cały czas zajmuję winiarstwem. Produkcją likieru z pomarańczy, robię wino, ten miód pitny. Tu miodu jest bardzo dużo, więc miód pitny bardzo dobry mi wychodzi. Za chwilę spróbujemy. To następnym razem jak wpadnę, to wiesz, na winko i na hamaczek. Już będzie domek tutaj. Zobaczcie, jakie autobusy tutaj mamy. Takie autobusy, które przypominają w sumie więźniarki Stanów tak. Zjednoczonych. Aha. Ale mówisz, że było tutaj niedofinansowane przez chwilę, no, ten region. Teraz dopiero były wybory i teraz wygrała już ta partia oficjalna. Aha. Czyli jest nadzieja, że nam naprawią tą... Czyli tą wcześniej kosę. Rządziła opozycja, więc specjalnie nie dostawali żadnej kasy. Nie dostawali kasy. No bo to tutaj takie zwyczaje. Jak jesteś w opozycji, no to radź sobie sam. Ke? Ja se! Ale widzisz, on się zapytał, czy chcemy iść do centrum. Mówi tutaj prosto do centrum. Tak, czyli podpowiedział nam od razu. Podpowiedział nam, wiesz, uprzejmy człowiek. Ale to też mi się zdarza. No tak, no bo nie wyglądamy na pierwszy rzut oka, nie wyglądasz na Meksykanina. No, no na pierwszy rzut oka nie. Coś czuję, że deszczyk to na bank, tu zaraz lunie. Powiem wam szczerze, że jestem w ciężkim szoku, bo ja już mam nagrane chyba ponad 2 godziny materiałów. Z tego będą 2, jak nie 3 vlogi, ale jestem mega zajarany, bo ja już teraz myślę o tym, co nagrałem i jaki to jest zajebisty materiał i jakim Andrzej jest fajnym człowiekiem i jaką ma fajną historię. Zobaczcie, jaki muralek tutaj. Dobra, czas na jakieś jedzonko. A w ramach przystawki dostaliśmy tutejszy specjał. Mole de Hico. Na tortilli tylko. Możesz spróbować, jak to smakuje. No, słyszałem, że bardzo dobre są mole tutaj właśnie. Naprawdę smaczne. A tu jest dużo czekolady. Czuję. Pierwszy raz czuję czekoladę w mole. Tak jak z reguły nie czułem, to tutaj czuję. Dostaliśmy właśnie zupę. Tak właśnie wygląda szoneki. A jeżeli chodzi o stronę tytułową, co się dzieje na tej stronie tytułowej? 22 lipca jest święto miasta, czyli święto patronki miasta, która to jest święta Magdalena. I wtedy odbywają się wielkie obchody i fiesty. Co roku się odbywają te fiesty. Tydzień wcześniej, czy 2 tygodnie wcześniej robią cała ta ulica, którą żeśmy wjeżdżali, która ma w ogóle ze 3 km długości, jest wyłożona kwiatami. Robią dywan z kwiatów. Na święto, żeby obchody się robi Corrida de Toros. Tu jest ta Plaza de Toros, czyli jest ta Corrida. Czyli normalnie puszczają byki ganiające ludzi po ulicy. I dzień wcześniej te byki przed Corridą wypuszczają na ulicę i te byki ganiają ludzi. Teraz zobaczymy, co tutaj się znajduje w środku. Czarna fasola. Czyli tak zwane po polsku frijoles na moim kanale, to są tak zwane czarne frijoles. Teraz to zielsko, to zielone, to jest to czonek, to jest to które rośnie... Gracias. To jest to, które rośnie tutaj na polu, wiesz, w różnych miejscach i po prostu to jest, to, i tylko w tej okolicy. Aha. A co to jest to białe? A to jest taka kulka z masy kukurydzianej. Masa kukurydziana. No tak, byś kluski. Okej, okay, dobra. Ciekawy smak. Nie powiedziałbym, że najlepsza zupa, jaką jadłem w swoim życiu, ale jest ciekawa zdecydowanie. Chciałem ci powiedzieć, że ten film jest pierwszym filmem na moim kanale, który nagrywam, mając 100 tysięcy subskrypcji na YouTube. A no to znakomicie. Za zdrowie kanału. Za zdrowie. I zdrowie wszystkich subskrybentów. Za 200. To, co chciałem podkreślić tutaj, aha, że jesteśmy w Meksyku, w stanie Veracruz, gdzie
Można spokojnie napić się jednego piwa i kierować samochodem. Jest, jest to dozwolone, wiesz, prawe. Prawnie jest to dozwolone, także nie ma żadnego problemu. Zwróćcie uwagę na te totoposy. Są zupełnie inne niż jakiekolwiek, które widziałem wcześniej w Meksyku. Są takie bardzo kruche i bardzo grube, ale smaczne. Wydaje mi się, że nawet lepsze niż to normalne. Lepsze niż normalne, tak? No. Prosimy. Gracias. To jest to, o czym wam mówiłem, że się życzy smacznego właśnie, bo ludzie w Polsce, napisali mi ludzie komentarze, że w Polsce to było uznawane za bardzo niekulturalne. I nawet jak kelner życzy smacznego, to podobno jest to jeszcze bardziej niekulturalne, że jedyną osobą, która może ci życzyć smacznego, jest kucharz. Więc widzisz, jakie chamy w tym Meksyku. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć szybko odnośnie tego jedzenia, bo jest naprawdę pyszne. To, co widzicie tutaj, to jest chile relleno, no i inne wszystkie rzeczy. Ten ser to jest po prostu mistrzostwo świata. To też jest bardzo pyszne. W ogóle cały ten talerz jest genialny i nawet nie będę wam pokazywał, jak to jem i opisywał jednego po drugim, bo jest takie pyszne, że muszę wszystko zjeść natychmiast. Zobaczcie, jak stary jest budynek, w którym właśnie jedliśmy obiad. Wybudowany w 1794 roku. Na dole wam napiszę całą historię, bo teraz tłumaczyć to byłoby ciężko. I teraz to niestety, wiesz, jest ta pora deszczowa, to zawsze po południu czy tego to pada. No właśnie, codziennie w sumie od, ile ja tu jestem, z 5-6 dni byłem w Puebli i teraz jestem tutaj, codziennie deszcz. Miejscowi na ulicy, typowi zresztą, oni tam tutaj tak typowo się teraz ubierają. Co roku jest taki pat, ten, jak to się mówi, patron, czyli ten, co się opiekuje, który ma za zadanie wszystko zorganizować, żeby to wszystko grało, wiesz? I co ciekawe, więc przeważnie wybierają jakiegoś takiego, no mniej więcej trochę bogatszego, wiesz, czy ten. Ale on inwestuje rok, to jest tak jakby punkt honoru dla niego, żeby cała fiesta była super. Więc normalnie, jak to w Polsce się mówią, zastaw się, postaw się. To, co ma, wszystko idzie rok czasu, żeby ludzie później przez następny rok wspominali, że Don jakiś tam Fernando, to była fiesta. Jak Don Fernando zrobił fiestę, to tego, to jest prestiż w ogóle na cały rok. Później pamiętają, że la fiesta de Don Fernando to była najlepsza z wszystkich w ogóle, wiesz, w ostatnich 10 latach. Aha. Ta fiesta to jest w ogóle, wiesz, no turystycznie to warto przyjechać, zobaczyć to wszystko, wiesz, jak, co oni tutaj wyprawiają, wiesz, iść na te walki byków, wiesz, i doświadczyć samemu. Jak z wypadkami śmiertelnymi w ogóle przy tych zabawach? No, wypadki śmiertelne przy tych pamplonach zdarzają się, oczywiście. Był taki wypadek parę lat temu, że byk już dolatywał prawie na plecach, wiesz, gościa jakiegoś, który uciekał, i ten wyciągnął pistolet, miał pistolet. Aha. I strzelił niby do tego byka, ale nie strzelił do byka, tylko strzelił tak, że wiesz, no biegł, wiesz, i tego, i strzelił w ziemię, w te kamienie. Ta kula się odbiła od kamieni. Rykoszetem i trafiła na gościa, który stał na balkonie, wiesz, widza. Być na takiej zabawie z bykami, jeszcze oglądać ją bezpiecznie z balkonu i dostać kulkę, to naprawdę mega pecha trzeba mieć. No pech, no to z tego, wiesz. Ale co, mówisz, że się nie przejęli tym za bardzo? Nie, oni się nie przejęli, to mówili przez tydzień o tym, że tam jakiś Don Juan czy Don Vincente, wiesz, dostał kulę przypadkową i już nie żyje. A był jeden z tych tutaj takich, z tych domów, co to Media Quadra, z tych bogatszych, wiesz, stał na balkonie w swoim domu, wiesz, i tego. I niestety, wiesz, tak się skończyła fiesta dla niego. Meksyk. No, Meksyk.
Czyli jednak się udało nam znaleźć jeszcze trochę czerwonawą kawę. Tutaj masz. No to faktycznie, taki bardzo mocno czerwonawy kolor. Ta maszyna, ta despulpadora, to po prostu, wiesz... Wyciska, aha, wiesz. Te ząbki ją tak przyciskają, żeby, wiesz, tak trzeba ustawić, żeby ziarno wyszło całe, wiesz, a ta skórka, żeby zeszła. I to ma tą taką... No jest takie ślisko, taką śliską, cukraną, z cukru otoczkę. Aha. To jest słodkie, ma dużo cukru. Ja nawet się zastanawiam, czy z tego nie można by bimbru robić. Z tego cukru. Już mój aparat trochę gorzej sobie daje radę w takich warunkach oświetleniowych, ale na zakończenie tego naprawdę aktywnego dnia trzeba chyba napić się tej kawy, o której żeśmy się tyle nagadali, co? Jest dobra kawka. Dobra? Jest dobra kawka, no. No. Ja jestem tym człowiekiem, który raczej filtrowaną kawę z reguły, wiesz, jakieś tam V60 czy coś, ale takim dobrym espresso, jeszcze prosto z plantacji kawy, jest naprawdę idealnie. No, jest taki, tak jak powinna być, oleista taka, wiesz, za tego, bo to jest ekspresik. Mhm. Pięknie. Słuchajcie, to jest takie moje małe osiągnięcie życiowe, muszę przyznać, żeby pić espresso prosto z plantacji kawy, jeszcze czyjej plantacji kawy. Naprawdę, powiem ci, że super. Miałem naprawdę bajkowy dzień. No to bardzo fajnie. Myślę, że wiesz, dziękuję, że przyjechałeś i dziękuję również, że pozna mnie trochę ludzi w Polsce, wiesz. Jakby ktoś kiedyś chciał z Polaków odwiedzić mnie, mam nadzieję, że już wtedy skończę, wiesz, tą dacie, która tam widziałeś, się wstawia nieopodal. To gościmy, wiesz, za drobną sumą. Jeśli ktoś turystycznie będzie, wiesz, i chciałby spędzić, wiesz, parę dni na fince, to... To wszystko jest do dogadania, tak? No, mówisz? Oczywiście. No to idealnie, fajnie. Jeszcze kawkę dopijemy i potem będzie można lecieć w trasę. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Rozpadało się, więc najwyższy czas zarządzić ewakuację. No ja niestety mam ten minus, że ten aparat nie jest wodoodporny, więc po prostu takie warunki nie są dla niego najlepsze. Wow. I teraz jak jest pora deszczowa, to codziennie? Takie... Prawie codziennie. Aquí está la parada. Aquí es parada. A, okay. A to dla mnie ten autobus, czy nie? A, tak. Tak? Dobra, siadam. Jeszcze. Dziękuję ci ślicznie. Do ostatniego przystanku. Do ostatniego. Dobra, na razie. Hola, buenas tardes. ¿Vas a Jalapa? Sí. Ok. ¿Cuánto? 8. Ale super dzień dzisiaj był, co? Naprawdę, nie spodziewałem się. Cholera, zagapiłem się. I mnie autobus wywiózł 40 minut od mojego hostelu, więc teraz muszę przejść całe miasto z buta, ale już nie będę wam tego nagrywał, bo nie ma to najmniejszego sensu. Chciałem wam tylko powiedzieć, że jestem naprawdę mega zajarany, ponieważ mam olbrzymie szczęście do poznawania ciekawych ludzi. Nie spodziewałem się kompletnie tego, że Andrzej jest naprawdę tak ciekawym człowiekiem, tyle przeszedł w życiu i taka jest jego historia. Plus ma tyle do powiedzenia o kawie, a zrobienie materiału o kawie tutaj w Meksyku to jest coś, na czym naprawdę bardzo mi zależało. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja zmieniam swoje plany. Miałem jutro rano jechać do Veracruz, ale już wiem, że po prostu nagrałem chyba prawie 4 godziny materiału, więc spokojnie zajmie mi taki jeden 12-14 godzinny dzień pracy próba pocięcia tego. Nie wiem, czy wyjdzie z tego jeden czy dwa vlogi. Zobaczymy, ale na pewno będzie fajnie. Jeszcze takie info dla patronów kanału. Pójdzie kawa od Andrzeja, jedna paczka do Polski, którą wam roześlę, z tym, że nastąpi zarówno to wysłanie tej kawy, jak i dalsza jej dystrybucja, no dopiero jak ja będę w Polsce, czyli podejrzewam, że może to być za rok. Ale fajnie, bo myślę, że to będzie ciekawa rzecz, żeby spróbować tej kawy, którą widzieliście dzisiaj na vlogu. No i na pierwszym vlogu nagranym jako 100-tysięczny youtuber. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję raz jeszcze wszystkim widzom, wszystkim patronom za to, że dzięki wam mogę robić to, co dzisiaj robię. Na razie, moi drodzy,
Trzymajcie się, cześć.